Ewangelii Jana, 5 rozdział i od 17 wiersza. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilnie starali się o to, aby go zabić. Bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce, bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Aby wszyscy czcili Syna, czczą Ojca, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota, do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, taki dał Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On bowiem był światłem, on był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Taka dłuższa wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, pokazująca, jak ludzie mogą się mylić, osądzając go i wystawiając jakieś sądy przeciwko niemu, zamiast patrzeć na to, co on czyni i słuchać, co on mówi. Wyciągali złe wnioski, nie rozumiejąc, że on czyni dokładnie wolę Ojca. On zawsze czyni to, co chce Ojciec. I dla mnie, dla ciebie staje wyzwanie, jedno z największych wyzwań, jakiekolwiek zostały postawione przed człowiekiem.
Oto mamy być podobni do Jezusa. On wie, że wymaganiem Ojca jest to, abyśmy byli podobni do Niego. A więc gotów był położyć swoje życie, abyśmy mogli mieć zakończenie naszego zepsutego życia i abyśmy mogli otrzymać nowe życie, w którym będziemy się uczyć tego, co jest czyste, święte i nieskalane. A więc chrześcijaństwo ma w sobie tą prawdę, że mamy być synami, córkami, którzy są według jednego wzoru, wzoru pierworodnego. I to jest pierwsza rzecz, którą musi każdy z nas mieć świadomość, po co jest tym wierzącym człowiekiem. Pan Jezus powiedział, że zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Temat się zamyka. Kto wierzy temu, który posłał Jezusa i słucha, co mówi Jezus. I temat się zamyka całkowicie. Zwróćcie uwagę, jaka prosta rzecz. I w tym doświadczeniu nie ma między nami nikogo, kto doszedłby do końca, do ostatniej klasy uczenia się Jezusa Chrystusa. Wszyscy są w stanie rozwoju, tylko ten rozwój musi się dziać. Tak jak drzewo owocuje, przynosząc korzyści temu, który jest właścicielem tego drzewa, tak samo i w tobie i we mnie musi się dziać to, co chce Ojciec, który posłał nam Syna. To, co ludzie dyskutują na temat Syna i jakie wnioski wyciągają, widzicie, że one nic nie zmieniają ich życia. Oni spierają się między sobą o to, kim on jest, a oni nie słuchają, co on mówi. To jest oszukanie, to jest zwiedzenie. Bo Pan sam mówi, Jezus, słuchajcie, co ja do was mówię. Nie rozsądzajcie według standardów zakłamania, ale posłuchajcie, co ja wam mam do powiedzenia. I przyjmijcie to jako naukę, jako prawdę, według której będziecie teraz myśleć, mówić i żyć. Żyliśmy w kłamstwie, byliśmy oszukiwani przez diabła. Przyszedł ten, który jest prawdą, abyśmy mogli żyć w prawdzie. A więc to, co dla mnie i dla ciebie jest najważniejsze, nie stracić czasu. Mamy być uczniami, którzy rozumieją, co teraz dla nas jest najważniejsze. Możemy wpaść w rutynę i już przychodzić na zgromadzenie, modlić się, śpiewać i nie widzieć rozwoju i coraz bardziej być zdegustowani, zniechęceni do tego chrześcijaństwa i coraz bardziej zaglądać w sprawy ziemskie, gdyż tam większość ludzi wierzących odnajduje starą radę, stare zadowolenie. A więc wracają do tego, co sprawia zadowolenie, kiedy im to bycie chrześcijaninem czy chrześcijanką nie sprawia zadowolenia, więc wracają tam, gdzie doznają zadowolenie i wracają z powrotem do oglądania różnych głupich rzeczy, ale teraz już nie są głupie, oni już oglądają je z rozmysłem, rozsądzają, co przyjmą, czego nie przyjmą, a już ugrzęzną coraz bardziej. A więc dla mnie i dla ciebie jest to, że uczeń ma być jak mistrz. To jest podstawowa prawda i teraz według tej prawdy my wszyscy musimy uczyć się. Ja to często mówię, ale to tak jak wydaje się, chrześcijaństwo, żeby takie było, że siadamy, rozsądzamy Słowo Boże, rozważamy, tak powiedział Jezus, patrzymy, czy tak żyjemy. Jeżeli nie żyjemy, w ten sposób korygujemy swoje życie według tego, co powiedział Jezus i robimy dalej, rozwój, postęp. Tak normalnie musi wyglądać chrześcijaństwo. Ludzie szukają emocji, szukają jakichś zadowoleń. No tak jakby uczeń szedł do klasy i szukał emocji. I teraz jakiś jest nauczyciel, który potrafi wzbudzać emocje i uczeń mówi, o, to było piękna lekcja była. A jak nie umie wzbudzać emocji, to nie była ciekawa lekcja, tak smutno. Nie patrzy, czego uczy ten człowiek, tylko czy jakieś emocje wzbudza w tych uczniach. A Pan Jezus chce, żebyśmy słuchali, co On do nas mówi
i żyli tym, co on do nas mówi, a więc takie na czas końca. Słowo Boże mówi, że ci, którzy nie mówią prawdy, Bóg wyśle ich w obłęd i pójdą za diabłem. A ci, którzy miłują prawdę, Bóg ich zachowa. Pan powiedział, zachowam was w godzinie próby, jaka przyjdzie na tą ziemię. A więc dla mnie, dla ciebie, to jest sprawa najważniejsza. Może to nie jest takie emocjonalnie uniesione, może nie ma fajerwerków, nie ma jakichś, nie wiem, rozhuśtanych emocji czy innych rzeczy. Taka codzienna lekcja uczenia się, co powiedział Jezus i spatrzenia, czy ja tak żyję. Taka zwyczajne życie, takie proste, zwyczajne życie, bez jakichkolwiek tam oczekiwań. No dzisiaj nie mam emocji jakichś, nie mam takiego zadowolenia. Co do kogo obchodzi? Posłuszeństwo polega nie na tym, czy mam emocje, czy nie, tylko że jestem posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi w każdym czasie. Pan Jezus, kiedy diabeł go kusił, powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc przemieścić się pod takie chrześcijaństwo, gdzie dopiero kiedy my jesteśmy posłuszni temu, co mówi Jezus Chrystus, wtedy dopiero przychodzą do nas prawdziwe emocje. One są piękne, one są czyste, one są wieczne, one nie są chwilowe. Ale dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy posłuszni, bo Bóg posłusznym synom daje swego ducha, posłusznych ojciec synem mają mieszkanie, a więc najpierw jest doświadczenie. Czy my będziemy odnajdywali w nauce Jezusa Chrystusa zadowolenie? W samej nauce, w tym, co On do nas mówi, że zamiast słuchać kłamstwa kogoś, kto starał się nam przypodobać, złapać nas na coś. No tak jak przychodzą ci, którzy chcą ci dać jakiś towar, który w sumie nie potrzebujesz, ale oni chcą ci wmówić, że potrzebujesz i próbują tak do ciebie odpowiednio mówić, żeby złapać człowieka w tą pułapkę. Pan Jezus tego nie robi. Pan Jezus mówi wprost. Pamiętacie, już nieraz mówiliśmy, idzie tłum za Nim. On działa wbrew wszelkiej logice i tam nie ma logiki ludzkiej. On się odwraca i mówi, jeżeli kto chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż na siebie, idzie za mną i naśladuje mnie. I raptem ci ludzie idą za nim i są może w takim zadowoleniu, że idą za nim, że nie marnują czasu siedząc w domach, że inni to tam sobie to, a oni idą za nim. I raptem on im mówi, to, że idziecie za mną, wcale nie daje wam gwarancji, że wejdziecie do wieczności. Wy musicie zrobić to, co ja do was mówię. Jeżeli kto idzie za mną, a nie niesie krzyża, nie nadaje się na ucznia mego, mówi Pan Jezus. A więc Pan Jezus jest zawsze prawdziwy, nie jest taki, który by się chciał przypodobywać. Odeszło tych 70 i Pan mówi do tych 12, wy też chcecie odejść? Nie próbuje tłumaczyć, nic nie robi. My oczekujemy kogoś, kto będzie biegał koło nas. On nie biega. On daje nam szansę, daje nam możliwość. On oczekuje od nas, że my zrozumiemy, że On przyszedł nas zbawić, uratować i że naszym głównym zadaniem jest ulec Jemu, poddać się temu, co On do nas mówi. Nie szarpać się, nie szamotać, nie próbować po swojemu, nie włączać emocji. Rozumiecie, gdybyśmy ulegli Jemu, to miłość wzajemna byłaby czymś naturalnym. Wcale byśmy się nie dziwili, że my się miłujemy nawzajem. Byśmy się dziwili, gdybyśmy się nie miłowali. A teraz można się dziwić, że ktoś kogoś miłuje. Jest gotowy życie za kogoś położyć nawet. To taki wielki chrześcijanin. A przecież to wszyscy chrześcijanie mają tak się miłować. O tym powiedział Jezus Chrystus. Abyśmy wszyscy miłowali się tak, jak On nas umiłował. Więc to nie jest miłość ludzka, tylko to jest miłość Boża. Czy jest to dla nas sprawą oczywistą, że chrześcijaństwo nie niesie w sobie tych wszystkich ludzkich, cielesnych zadowoleń. Ono niesie duchowe zadowolenie. To jest zupełnie co innego. I teraz, w jaki sposób człowiek używa słowa, które czyta? Czy używa słowa po to, żeby oszukać się, dać oszukać,
czy używa słowo po to, żeby dać się uratować, zbawić. W jaki sposób czytamy Biblię? Jak słuchamy Pana Jezusa? Widzimy, że ci, którzy chodzili za Panem Jezusem, kiedy On coś mówił, oni Go słuchali zupełnie opacznie. Oni doszukiwali się w tym, co On mówił, jakichś swoich podtekstów i próbowali wyciągać nieprawidłowe wnioski z tego, co On czynił. Oni uważali, że łamie sabat. Nie łamał sabat, On wypełnił zakon. Doskonale wypełnił zakon, ale im się wydawało, że On łamie sabat i osądzali Go w ten sposób. A oni łamali, bo nie mieli miłości, bo Pan Jezus powiedział, że na dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Miłości do Boga i miłości do bliźniego. I pokazał im tę miłość. A oni nie umieli odnaleźć tego i wymyślili sobie, że On łamie sabat, bo uzdrowił człowieka, bo ślepy przejrzał, bo chromy zaczął chodzić. No i już myśleli, jak Go zabić. I to, co mówiliśmy już nieraz, że ludzie wierzący obecnych czasów, przeszłych czasów, nie zabijają fizycznie Jezusa, ale zabijają Go, odsuwając się od Jego nauki. Zabijają Jego prawo do władzy nad sobą, zabijają Jego rozkazy, które po prostu robią z nas sługi, a nie panów. Widzicie, że człowiek ma w genach panować, a w Chrystusie służyć. A więc zupełnie inne doświadczenie. My z gruntu chcielibyśmy panować, a On z gruntu chce, żebyśmy służyli. Żebyśmy wszędzie byli sługami. I On mówi, że tam, gdzie On jest, tam sługa Jego będzie. Nie panujący, tylko sługa. On mówi, nie macie panować jedni nad drugim, ale służyć sobie nawzajem. A więc słuchanie Pana Jezusa bardzo ważne zadanie ma. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc dlaczego tak mało wierzących naprawdę jest, którzy poddają się Słowu Bożemu i widać, jak wzrastają, jak się rozwijają. Moglibyśmy powiedzieć, że gdybym patrzył na apostoła Pawła, po tylu latach doświadczeń, po tylu wydarzeniach, tak wysoko postawiony apostoł, tyle zborów założonych, tylu tych biskupów, którymi on zarządza, uczy ich, i moglibyście sobie pomyśleć, no ten człowiek już chyba osiągnął, a on cały czas mówi, dla mnie najważniejsze jest poznać go jeszcze więcej, poznać go jeszcze więcej, do ostatniej chwili, poznać go. A więc on wiedział, że Chrystus jest jeszcze wyższy. I on cały czas, poznając Chrystusa, rozwijał się. On nie był w stanie stagnacji nigdy. Wszystko, cokolwiek działo się wokół niego, cały czas służyło ku temu, żeby on wzrastał w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa i wypełnianiu Jego rozkazów. I nawet gdy widział coś tak, Pan to widział, korygował, prowadził, chciał pójść tam, Duch Chrystusowy wskazał, nie tam, tylko tu, a więc przeżywał korygowanie nawet swoich tych dobrych pomysłów, ale Pan uważał, nie tak, ale zrobimy tak. A więc uczył się posłuszeństwa, uczył się poznawać, czy my zdajemy sobie sprawę, że problem ułomności chrześcijan jest właśnie w tym, że nie ma rozwoju i ludzie karłowacieją i stają się źli, stają się złośliwi, dlatego że sami widzą, że nie ma tego w nich, co powinno być. Stają się agresywni, zawistni. Dlatego, rozumiecie, tak jak człowiek, który zawiódł się na czymś, zawiedli się, myśleli, że chrześcijaństwo to będzie miłość, radość, pokój, wdzięczność, budowanie się nawzajem, usługiwanie sobie nawzajem, że nie będzie egoistów między wierzącymi ludźmi, szukających swego, swawolnych, agresywnych, złośliwych, tylko będą sami miłujący się i się zawiedli. A gdy się człowiek zawodzi, staje się złośliwy, staje się taki jak poirytowany człowiek. Odzywki się robią takie, a w sumie to świadczy o tym, zawiodłem się na tym wszystkim. Zawiodłam się. To nie jest to, co czytam w Biblii. Ale człowiek nie myśli, że przecież ty też jesteś częścią tego, co czytasz w Biblii. I od ciebie też zależy, czy między wierzącymi ludźmi będzie się paliło światło
Zbawiciela, światło, nauczyciela, który prowadza Ciebie w coraz wyższe rozpoznanie i coraz większą służbę, czy też dokładasz się do tego właśnie, zamiast rozwijając się, wzrastając, zaniedbując to i karłowaciejąc coraz bardziej? Stajesz się częścią tego upadłościowego stanu wielu wierzących ludzi. Dołączasz do upadłości, a nie do rozwoju, do wzrostu. Nie pociągasz już ludzi do Chrystusa, a wręcz zniechęcony czy zniechęcona zaczyna się zachowywać w sposób zniechęcający do tego, by poznawać go dalej. I to diabeł się wtedy cieszy, bo wielu wierzących właśnie się w ten sposób zachowuje. Ale kiedy rozumiesz, ile jeszcze masz do nauczenia się, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo potrzebujesz działania Ducha Świętego, wtedy cały czas przychodzisz do Pana i cały czas Pan słyszy Ciebie, że Ty wiesz, że potrzebujesz żyć tymi słowami. Nie przychodzisz narzekać Mu w modlitwach. On Ci mówi, a gdzie posłuszeństwo? A wiesz o tym, że tu jest napisane to. Dlaczego rezygnujesz z posłuszeństwa? Dlaczego nie dasz Duchowi Świętemu możliwości, żeby Cię w to słowo wprowadził? Jezus powiedział, On Was prowadzi w każdą prawdę. Dlaczego nie dasz Duchowi Świętemu możliwości, tylko sam czy sama potem zniechęca się, rezygnuje z tego? Dlaczego nie dasz rozbudzić w sobie tą potrzebę ciekawości Chrystusa, poznania więcej, jaki On jest? Tylko gdzieś człowiek dochodzi do punktu, a już to wiem, to wiem, to wiem. Co z tego? Oni tyle wiedzieli, ale jak mało tym żyli. Pan Jezus mówił, oni mówią o tym, ale nie żyją tym. To ich nie pociąga, to ich nie ciekawi w ogóle. Oni mają inaczej ułożone życie. I ostrzegam, uważajcie na kwas, na naukę faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy jedno mówią, a drugie robią. Zobaczcie, że całym naszym zadaniem jest uczyć się słowa Pańskiego i według tych słów żyć. Kiedy Paweł mówi do Galacjan, mówi, wymalowałem przed wami obraz Chrystusa Jezusa, i wyście w Niego uwierzyli. I Duch Święty ożywił was według tego, co wam powiedziałem i jak uwierzyliście. I poznaliście, jak działa prawda. A potem znowu wracacie do czegoś cielesnego i chcecie zgubić to wszystko. I mówi, znowuż będę musiał was doprowadzić do stanu, w którym będziecie słuchać z takim zadziwieniem wspaniałe słowa, cudowne prawdy. To ja, grzesznik, nie będę musiał pójść do Gehenny. Jest ratunek, jaka wspaniała Boża prawda. I jak ja mogę teraz uratować się przed tą Gehenną? Wierzyć Bogu, który posłał Syna i słuchać, co ten Syn mówi. Już usłyszał pierwszy. Syn poszedł umrzeć za grzechy tego człowieka, żeby ten człowiek uwolniony od tych grzechów mógł rozpocząć życie z Bogiem, mógł rozpocząć życie ucznia, uczennicy Jezusa Chrystusa, żeby nie chodził z bagażem potępień, tylko mógł swobodnie poznawać prawdę. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Jeżeli to zaniedbamy, rozpoczyna się religia. W religii nie ma rozwoju. Nie ma rozwoju. Religia to jest przytłoczenie, to jest przychodzenie i w sumie człowiek już nie ma poczucia, że w sumie to go pociąga w jakiś ten sposób. A więc przeczytaliśmy taki dłuższy, powiedzmy, wykład Pana Jezusa. Co On tutaj w tym wykładzie mówi? Że On jako Syn nic nie może sam od siebie czynić, tylko to, co Ojciec Mu dał czynić. I teraz, kiedy mówi do mnie i do Ciebie, żeby wyprzeć się siebie, pójść za Nim i czynić to, co On, to mówi dokładnie do mnie i do Ciebie to samo. My nic z siebie uczynić nie możemy, tylko to, co Ojciec, co Syn da nam uczynić. Czy to nie jest niesamowita prawda? Ile ja mogę zrobić? Tyle, ile da mi Pan. Ile Ty możesz zrobić? Tyle, ile da Ci Pan. A więc wzrastanie to jest normalne wtedy, bo rozwijam się, bo więcej mogę, bo więcej daje mi Pan, bo więcej używam. A gdy nie używam tego, co już mam, no to wszystko zaczyna ginąć, gubić się. Można powiedzieć, no nawet na zasadzie pieniędzy. Mogę schować pieniądze, jest tam, spada jakoś tam i te 100 złotych za, powiedzmy, za 5 lat jest warte tyle, co 50 zł. A więc schowałem pieniądze i straciłem. Pół majątku poszło. Czekam dalej jeszcze poleci. Ale ten, który obracał,
pomnożył to. I mimo tego, że ogólnie spadło, ten człowiek rozwinął to i poszedł dalej. I tak samo uczniowie Jezusa. My tego nie zakopujemy, nie chowamy, używamy to. Używamy i to się rozwija. Dlatego koniecznie musimy używać to, co wiemy, że jest napisane w Biblii. Tak działa Duch Święty. On nas ożywia według tego słowa. My tego koniecznie potrzebujemy w chrześcijaństwie, bo inaczej ono się gubi. Wtedy dochodzi do sporów, nastawień, zgorzeli, złośliwych uwag. To jest niesamowite. Ile wierzący ludzie są w stanie sobie dogryźć nawzajem. Ile sobie przykrych stwierdzeń powiedzieć. Ile zarzucać sobie, ile się pilnować jak psy nawzajem, żeby ktoś coś nie popełnił. A gdzie Jezus mówi, że masz tak się pilnować, masz innych pilnować? Mówi, pilnuj siebie. Chcesz wyjąć dźbło z oka brata swego? Człowieku, zobacz, jaką belę masz ty w swoim oku. Zajmij się swoją belą, a dopiero później będziesz umieć, jak począć z tym malutkim problemem twojego brata. A człowiek chce się już zabierać za wyjmowanie dziebełek z oczu innych, kiedy belka w oczach jest człowieka. Więc jak bardzo cenne jest chrześcijaństwo. Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek w ten sposób właśnie postępuje, czyta słowo, zaczyna je zachowywać, według tego słowa zaczyna podejmować decyzje. Okazuje się, że ten człowiek zaczyna coraz więcej doświadczać z duchowych spraw Królestwa Bożego. Duch Święty wprowadza tego człowieka w kolejne wspaniałości. I ten człowiek jeszcze więcej rozumie, po co przyszedł Chrystus. I więcej może innym pomóc, kiedy rozumie, po co przyszedł Chrystus. A więc dla mnie i dla ciebie jest zwycięstwo w Chrystusie Jezusie dane. I tak jak on powiedział, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Już ma. Już jest żywym człowiekiem. Bo Słowo Boże ożywia. W nim jest życie. To Słowo sprawia, że staje się żywym człowiekiem. A Słowo ma wieczne życie. Jest wieczne. Nie jest chwilowe. A więc kiedy ono nas przenika, ono nas ożywia i Duch Święty wprowadza nas w kosztowność tego Słowa. Człowiek myśli, chciałby szybko czegoś się nauczyć może i się zniechęca. To tak jakby człowiek poszedł do szkoły i chciał od razu się nauczyć do 5. klasy, do 6. Ledwo poszedł do szkoły, ale już by chciał to wszystko i się zniechęca później, bo to jest za trudne. Ucz się zgodnie z tym, co daje Pan. A potem jest takie tak, że ty widzisz, że to już nie słowo Chrystusa prowadzi ciebie, ale prowadzą ciebie impulsy, emocje, różne jakieś rzeczy. To znaczy, że to nie jest już Duch Święty, to jest ciało, to jest cielesność. To jest zaniedbanie w sprawach Bożych. Trzeba przyjść do Słowa Bożego i usiąść i zobaczyć. Tak jak Jakub pisze, to jest lustro, zobaczyć, co ze mną jest. Dlaczego tu jest problem? Dlaczego tu jest problem? Dlaczego w pewnym momencie chrześcijaństwo opuszcza słowo Chrystusowe i staje się takim religijnym chrześcijaństwem? Nie jest najgorsze, bo ludzie w świecie żyją gorzej, ale nie jest to zbawione chrześcijaństwo. To nie są zbawieni ludzie, to są ludzie zagubieni już, którzy zgubili Chrystusa i chodzą jak owce po różnych bezdrożach. Nie wiedzą już, co mają czynić, czym się karmią, różnymi rzeczami się karmią. Więc czy jest to dla nas sprawa oczywista? Główną rzeczą jest słuchaj i bądź gotowy na to, by tak czynić. Bądź gotowa na to, by tak czynić. Po to przyszedł Duch Święty, aby to słowo z Biblii przenieść do naszego serca, do naszego myślenia. A więc czas Biblii to jest czas ucznia, uczennicy, którzy czytają to słowo, żeby wiedzieć, co jest napisane w Biblii, żeby wiedzieć, jak Duch Święty będzie w nich działać, co Duch Święty będzie w nich robić, żeby gdyby się okazało, że inny duch próbuje ich nakłonić do czegoś innego, czego Pan Jezus nie powiedział, prorocy nie powiedzieli, czy apostołowie, to człowiek powie, nie, to nie może być Duch Święty, to nie może być Duch Prawdy, bo to już jest przeciwko temu słowu mówione.
A więc ludzie często wolą walczyć o różne rzeczy i nazywać innych, że są od diabła, że są heretykami, że są zwodzicielami, niż samemu zobaczyć, czy żyją Słowem Bożym, czy Jezus posłał wierzących, żeby w ten sposób się zachowywali wobec innych wierzących, dlatego że według jakiejś tam zrozumienia tamci ludzie, nie mając tego zrozumienia, są na pewno już zwiedzeni. Ci uczeni w piśmie też myśleli, że Pan Jezus jest zwiedziony, dlatego że wydawało im się, że skoro w sabat uzdrowił ślepego, no to musi być grzesznikiem, bo kto by to zrobił, jak nie grzesznik. A ślepy mówi, a czy widział kto, żeby ślepo narodzonego, jakiś grzesznik wyprowadził z tej ślepoty? No nie widział nikt, a więc to musi być Boży człowiek. A więc zobacz, żeby nie stracić czasu swego życia, bądź szczery, bądź szczera wobec Boga. Bierz Słowo Boże i chciej tak żyć. Niech Ciebie to interesuje, niech to będzie Twoją codzienną modlitwą. Jeżeli Pan mówi sługa, to sługa. Jeden jest Pan. Jak czytasz w Biblii słowo Jezusa i On mówi o czczeniu Syna, to znaczy, że Syn staje się większy od Ciebie, ode mnie. On jest cenniejszy w naszych oczach od nas samych. Wtedy zrobię to, co On chce, a nie co ja chcę. To jest czczenie Syna. To nie chodzi, że ja mu będę śpiewał, nie wiadomo jakie pieśni. Wiecie, śpiewają, różne pieśni śpiewają. I wydaje się, że w tych pieśniach wywyższany jest Jezus Chrystus. Ale dopóki ci, którzy śpiewają, nie przyjmą to, co On mówi, to nic to nie daje, że oni śpiewają. Muszą czynić to, co On mówi, a więc muszą oddzieleni być od świata do Boga. Muszą być martwi dla świata, żywi dla Boga. Muszą patrzeć na Syna i słuchać Syna, bo sam Ojciec powiedział to, Syn mój umiłowany, który ma upodobanie, Jego słuchajcie. A więc to jest nasze główne zadanie, słuchać, co On mówi. Widzicie, jak wiele rzeczy się dzieje. Wierzący ludzie żyją, no pracują, jedzą, dzieci mają, wychowują dzieci. I to wszystko może stać się takim sensem życia, podczas gdy to jest tylko jakiś element ziemski. Sensem życia jest żyć dzięki Jezusowi Chrystusowi. On mówi, kto się karmi ciałem moim i pije krew moją, ten ma życie wieczne. Ten ma życie, ta ma życie wieczne. A więc czy będziemy chcieli jako uczniowie Jezusa żyć nauką nauczyciela? On powiedział, że jedynie jest nauczyciel. Czy będziemy chcieli? Bo wtedy wszędzie, gdzie nasza pycha chciałaby zrobić coś po swojemu, wtedy spotkamy się z mieczem Słowa Bożego, które będzie cięło tą naszą pychę, aż zrozumiemy, że musimy skończyć z pychą, bo w pysze nie możemy służyć, bo to musi być czyste. Tak czynił Jezus Chrystus. On mógłby się wywyższać nad wszystkich. On służył, uniżał się, znosił te wszystkie przeciwności. Mówi, dlaczego ubliżacie mi? Dlaczego w ten sposób o mnie mówicie? Patrząc na Niego, ucząc się Jego, to jest dla mnie, dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Dopiero kiedy człowiek żyje tymi słowami, każdym słowem, które poznaje, decyduje i wybiera zgodnie z tym słowem, jest szczęśliwym człowiekiem, wtedy zaczyna doznawać, co to jest prawdziwa miłość, prawdziwa wdzięczność, prawdziwa społeczność. I w tym 11 rozdziale 25 i 26 wiersz rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kto wierzy w Niego. Tu nie polega to tylko na tym, że ja wierzę w Niego.
bo wielu wierzy. Diabeł też wiedział, że to jest Chrystus. Demony wiedziały, że to jest Chrystus. Tu chodzi o posłuszeństwo Jemu. Kiedy ja wierzę, że On jest Synem Boga, no to jak ja mogę być Synowi Boga nieposłuszny? Jeżeli wierzę, że On jest Synem Boga, no to jest normalne, że będę temu Bogu i Jego Synowi posłuszny. Będę się uczył, będę miał szacunek, będę miał bojaźń, będę miał uniżenie przed Nim. Nie będę wzywał sobie lekko imienia Jego i sobie traktował Go jak kogoś, kto na mojej posyłki jest, jak wielu traktuje oszukanych ludzi, tylko będę Go szanował i co Ty, Panie, mi rozkażesz, co Ty chcesz. Będę znosił przeciwności, będę znosił cierpienia, będę znosił niedogodności i nie będę narzekał, wiedząc, że to jest normalny cykl wychowawczy, przez który muszę przejść, żeby się okazało, czy Chrystus jest dla mnie ważniejszy, czy moje udogodnienia, moje zadowolenia. Moje, czy moje, moje. Czy to, co Pan Jezus mówi, że kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy to jest dla mnie ważniejsze? Będziemy próbowali się zagłębiać w te rzeczy przez ten czas obecnego weekendu i będziemy chcieli skorzystać z tego jak najwięcej, żeby mieć tą wielką świadomość, że jeśli ja wierzę, że On jest Synem Bożym i przez to, że jest Synem Bożym dla mnie, jestem Mu całkowicie uległym, to choćbym umarł, żyć będę. A więc dla mnie jest to czymś oczywistym. Ratuj się, człowieku. Skoro sam Syn Boży powiedział o tym, że jeśli będę wierzyć i będę żyć dzięki Niemu tu na tej ziemi, to choćbym umarł, będę żył wiecznie. To jest dopiero zbawienie i ratunek. A więc wierzę w tą prawdę i wierzę, że nie o to tu chodzi, żebym ja, nie wiem, był zadowolony. Jak jestem zadowolony, Panie, no to jak mi sprawia zadowolenie, no to ja będę chodzić na zgromadzenia, będę Ci śpiewać. Jak nie sprawiasz mi zadowolenia, mam kłopoty życiowe, to już mi się nie podoba za bardzo i nie będę robić tego, co Ty mówisz. No i masz, kto to jest w ogóle? To jest dalej człowiek, który oczekuje, że Bóg będzie sprawiać zadowolenie, mimo tego, że człowiek nie chce słuchać się Boga. A Bóg nie chce nieposłusznym dawać, aby oni się gubili, bo chce ich uratować, a więc zatrzymuje swoje dostawy i człowiek musi się wtedy zmagać z różnymi wydarzeniami. Ale już w sposób swój, cielesny. Nie prowadzony przez Ducha Bożego. I w tym 8 rozdziale też, 51 wierszu, Pan Jezus mówi takie słowa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Zachowujmy słowa Pana Jezusa, uczmy się tych słów, żyjmy tym słowem, sprawdzajmy, czy tak jest. Módlmy się o to, niech na tym nam zależy, tak jak uczniowi zależy na tym, żeby się nauczyć od nauczyciela tego, co nauczyciel chce nauczyć ucznia, bo wie, że będzie mu to przydatne i będzie dalej w życiu korzystać z tego. Tym bardziej my musimy wiedzieć, że mamy się nauczyć, każde nasze spotkanie ma być lekcją, lekcją, z której skorzystamy. Ona nie musi trwać ileś godzin, no może trwać krócej, ale korzyść tej lekcji musi być dla nas ważna. Ci, którzy głoszą i ci, którzy słuchają, nawzajem mamy to samo słowo zachowywać w sercu swoim i żyć każdym słowem, które z ust Pana pochodzą. A więc jesteśmy na tym samym poziomie ratowania się. Nikt z nas nie jest taki, że może nie słuchać Jezusa i będzie mieć życie wieczne. Wszyscy jesteśmy zależni od posłuszeństwa Jezusowi. W zależności tylko, w którym momencie rozwoju jesteśmy. Tym mam być mu posłuszni. Paweł nie wymagał, żeby wszyscy byli tak posłuszni jak Paweł, ale wymagał, żeby dążyli do tego, żeby być tak posłusznym jak Paweł.
Mówi, naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Jezusa Chrystusa, który był całkowicie posłuszny Ojcu, a więc ja chcę też być całkowicie posłusznym i uczę się tego Jezusa, żeby jak najwięcej dowiedzieć się, w czym Bóg ma upodobanie, w czym ten, który posłał Syna, ma upodobanie, aby czynić Jego wolę. I myślę o tym, dążę do tego, zależy mi na tym, wtedy jest prawidłowo, wtedy tak być powinno. Ten Duch Święty będzie wprowadzać nas w prawdę i będziemy, żyjąc tą prawdę, umieli tą prawdę przekazywać innym. Jeżeli nie żyjemy prawdą, my literalnie ją przekażemy, ale my nie wiemy nawet, co mówimy. Dopiero kiedy żyjemy prawdą, ta prawda pracuje w nas, wtedy dopiero rozumiemy, co my mówimy. Można opacznie używać prawdę, używać jej w sposób nieprawidłowy. To będzie prawda, tylko użyta nieprawidłowo. To, co niektórzy wymyślili tam z tymi stosami, że to, co Bóg odciął, to trzeba spalić. A więc uważali, że ci, którzy nie uznawali nauk ogólnoświatowego Kościoła, to oni są odcięci i trzeba ich spalić na stosie, wtedy się wypełnia Słowo Boże. Co Bóg odciął, trzeba spalić, wrzucić do ognia. I tak sobie wymyślili ci ludzie, którzy kiedyś sami, jeżeli nie pokutowali z tego, będą wrzuceni do rzeczywistego ognia, bo to się wykona. Słowo Boże się wykona. Ale oni to słowo wzięli i sami próbowali je po swojemu wykonywać. I spalili iluś ludzi, niewinnych ludzi, którzy kochali Boga, chcieli poznać Boga, a oni uważali, że nie postępują zgodnie z ogólną dogmatyką, że nie powinni, że taki laikat, taki człowiek zwyczajny nie może pojąć nauk Bożych, tylko ci doktorzy teologii, oni są w stanie pojąć te nauki Boże. Więc jeżeli prosty człowiek rozważał słowo i opowiadał to słowo, to nie uważali, że ten człowiek jest już heretykiem, jest zwiedziony. To samo postępowano z dziećmi czy z kobietami, a więc można używać w różny sposób Słowo Boże, żeby kogoś gnębić. Można używać tak Słowo Boże, ale Bóg nigdy nie posłał słowa, żeby kogoś gnębić, ale oświecić. Słowo Boże jest jak światło świecące w ciemnościach, żeby rozświetlić ciemności i pokazać człowiekowi rzeczywistość. A jeżeli ktoś nie zna światłości tego słowa, a używa je w sposób cielesny, to ten człowiek do tego słowa doczepia swoją cielesność, ciemność i próbuje wmówić komuś, że Bóg właśnie to miał na myśli. To jest oszustwo, to jest zwiedzenie. Tak samo jak diabeł powiedział Panu Jezusa, skocz, przecież napisano. Bóg nie pozwoli, żebyś uraził o kamień stopy swoje, aniołowie cię będą chronić. A Pan Jezus powiedział, również napisano, nie będziesz kusić Pana Boga swego. A więc mamy słowo Pana, które bardzo wyraźnie odpowiada diabłu na to, co on sobie wymyślił. A więc różne tu, co oni sobie tu też wymyślili o Panu Jezusie, a Pan Jezus im odpowiada, że on zawsze słucha Ojca. On nie myśli o sobie, żeby on narzucał Ojcu swoją wolę i dyskutował z Ojcem, czy tak być powinno. On tak nie czyni, nigdy nie czyni i czynić nie będzie. On czyni to, co chce Ojciec. O czym oni w ogóle mówią do Niego? Co oni chcą Mu wmówić? Że On co, spiera się z Ojcem o cokolwiek? Albo myśli, że wie lepiej coś od Ojca i dlatego powie, Ojcze, Ty teraz to nie wiesz tak dobrze jak ja, ale ja Ci mówię, że tak będzie lepiej zrobić. I On tego nie mówi w ogóle. On pokazuje, że jest cały czas uległy swojemu Ojcu. I chce, i później apostołowie też mówili o tym, o uległości, a więc mamy tą świadomość. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, żeby nie kombinować ze Słowem, ale słuchać, co mówi Pan Jezus. I od 46 wiersza. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówią? Zobaczcie, jak w prosty sposób Pan Jezus wypowiada to. Mówicie do mnie, Panie, Panie. Wielu mówi, Pan Jezus, Pan Jezus, Pan Jezus, ale nie czynią tego, co On mówi. Co z tego, że nazywają Go Panem, skoro nie chcą czynić tego?
tego, co on mówi. Robią po swojemu, żyją po swojemu. Uważają, że mogą grzeszyć, bo wszyscy grzeszą, więc mają prawo grzeszyć. A Jezus powiedział, idź, nie grzesz więcej, ale oni go nie słuchają w ogóle. O czym on tam w ogóle mówi? Co to przecież? Wszyscy grzeszymy. Jak ode mnie miano by wymagać, żebym przestał grzeszyć, czy cokolwiek? On mówi o tym wszystkim. Gdyby człowiek uwierzył, usłuchał Pana Jezusa, wiedziałby, o czym Pan Jezus mówi. Ale człowiek nie słucha Pana Jezusa i stawia po swojemu te wszystkie sprawy. I Pan Jezus mówi, co z tego, że mówicie do mnie, Panie, Panie, skoro nie czynicie tego, co mówię do was. Nie jesteście posłuszni temu, co ja was nauczę. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. A więc Jezus mu bardzo spokojnie, wyraźnie pokazuje. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto słucha, co ja mówię i czyni to, co ja mówię. Proste? Słucha i czyni. Bardzo proste. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Nie trzeba być doktorem nauk teologicznych, nie trzeba skończyć iluś fakultetów, nie trzeba nie wiadomo co tam zrobić. Trzeba po prostu słuchać, co on mówi i czynić to. A gdy człowiek będzie widzieć, że nie może czynić to, co mówi Jezus, wtedy zrozumie, że muszę umrzeć. Bo jak nie umrę, to kiedy zginę w Gehennie. I wtedy rozumiem, dlaczego Jezus mówił o tym, o śmierci. Ale dopóki człowiek nie zmierza się z tym, no mówi, ja jestem w porządku, a On jest moim Panem. Ja wierzę w Jezusa i wejdę do wieczności. A Jezus mówi, ale ja cię nie wpuszczę, dlatego że nie czynisz tego, co ja do ciebie mówię. Nie słuchasz się mnie. Ale ci, którzy słuchają, podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko. I założył fundament na skalę. Skałą jest Chrystus. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. A więc Jezus mówi bardzo wyraźnie. We wszystkich doświadczeniach wygramy, gdy czynimy to, co On do nas mówi. Popatrzcie, tyle lat jesteśmy wierzącymi ludźmi. Gdybyśmy codziennie, praktycznie podchodzili do tego, co Pan Jezus mówi, ćwiczyli się w pobożności, ćwiczyli się w tym, byśmy dzisiaj o ile więcej potrafili uczynić, byli spokojni, nie byli jakby ganiani przez szatana, albo to, albo tamto, bo gdy człowiek zaniedba różne rzeczy, to później nie wie, co już robić. Jak ktoś ma całą chałupę brudną i przyjść ma gość, to nie wie się za co wziąć, a kiedy tylko ma poprawić tam coś przy fotelu i wszystko, i już może gość przyjść. Kto zaś słucha, a nie czyni. To znaczy słucha, co mówi Pan Jezus, a nie czyni. Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. A więc jeżeli my nie czynimy tego, co mówi Jezus, nie mamy skały. Nie mamy skały. Jeżeli czynimy sobie, co chcemy, bo nam się tak wydaje, nie mamy skały. Brakuje nam skały i dlatego różne doświadczenia przewracają nas. To w tą, to w tamtą stronę. Trzeba dotrzeć do tego. To jest Boży Syn. Ojciec powiedział, że kto go będzie słuchać, ten będzie czcić Ojca. A więc kto czci Syna, ten czci Ojca. Słucham się Go i czynię to, co mnie uczy. Nie muszę się wyrywać do przodu, nie potrzebuję się też zatrzymywać, kiedy On mówi idź. On decyduje o wszystkim. On posłał do uczniów, idźcie, odpocznijcie teraz. On posłał ich, żeby głosili. Szli, dał im moc ku temu. Wszystko On czyni bardzo dobrze. Nie potrzeba się ani wyrywać, ani hamować. Trzeba słuchać, co On mówi i według tego dokładnie postępować. Tak, jak On mówi. Gdy czyjemy, czy pijemy, cokolwiek czynimy, mamy czynić to w Jego imieniu. Tego się nauczmy. To jest prosta lekcja. Ale ludzie oczekują czegoś innego. Oczekują, że będzie się działo to w sposób cudownie nadprzyrodzony. Ja będę teraz taki łagodny jak baranek. I dlaczego nie jestem łagodny jak baranek? Dlaczego ja mam stary problem z nerwami? Dlaczego mnie złości w stanie są powalić? Bo przecież czytam Biblię, modlę się. No o co tu chodzi w ogóle? Będę jak baranek, gdy będę się słuchał tego baranka i będę czynić, co baranek do mnie mówi.
to będę miał naturę baranka i będę spokojny. I dzieje się to w mocy tego, kim jest Pan Jezus Chrystus. A więc jeżeli chcę być spokojnym, to potrzebuję się słuchać tego, który jest spokojny. Jeżeli będę się słuchał spokojnego, to mnie uspokoi. Jeżeli złośnika, to mnie rozłości. Kogo słucham, takim się stanę. Jeżeli słucham Jezusa i uważam, że tak, nauka Twoja jest doskonała, Panie, i tak jest lepiej, niż ja bym sobie to zrobił, czy zrobiła. Wtedy ustępuję Jezusowi. Czego? Uważam Go za większego od siebie. Nie równam się z Jezusem, nie dyskutuję z Nim i nie narzucam Mu, albo nie mam pretensji do Niego. Uznaję, że On jako Syn Boga doskonale wie, co zrobić, żeby mnie zbawić, żeby mnie uratować i Ciebie też. Uspokajam się, zaczynam odpoczywać w Nim. Zaczynam czynić to, co mnie uczy. To jest najlepiej, jak jest. Ale kiedy zaniedbam coś, to później mi się robi natłok różnych rzeczy i wtedy próbuję, czy tu nadrobię, czy tam nadrobię, zaczynają spadać potępienia. Jest tylko jeden środek, o którym on powiedział. Jeżeli zobaczyłeś, czy zobaczyłaś, że się zgubiłeś, zgubiłaś, to co zrobić? Przyjść i go przeprosić. Poprosić o przebaczenie, przyjąć przebaczenie i pójść dalej spokojnie, ucząc się, co on mówi. Nie ma potępienia. Krew Jego oczyszcza. Ale trzeba o tym pamiętać. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, który kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Piękne pouczenie, piękne. Wspaniałe Boże Słowo, które do nas mówi, odpocznij, ucisz się, uznaj we mnie Boga. Bóg mówi, ja zacząłem, ja dokończę. Tu Pan Jezus rozmawia z uczonym Nikodemem. To jest uczony, to jest dostojnik, on jest tam wśród faryzeuszy. Jest księciem w Izraelu, jest kimś ważnym, kimś... który się gdzieś tam liczy w tym gronie. Znają go. Nikodem to jeden z naszych. Później mają do niego obiekcje. A co ty jesteś? Nie wiesz, że Mesjasz nie może pochodzić z Nazaretu? Idź, zbadaj, zobacz. Ale wiedzieli, kto to jest. Znali go. I on tam przyszedł do Pana Jezusa i rozmawiał z Panem Jezusem. I Pan Jezus właśnie z nim zaczął rozmawiać o narodzeniu na nowo. I to jest właśnie niesamowite, że Pan Jezus z nim rozmawia o narodzeniu na nowo. I mówi, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Będziemy o tym mówić. Jest niesamowite, że uczył innych i nie rozumiał tego, co tak ważne. On był zdziwiony, o czym Pan Jezus mówi w ogóle. Jak ty to myślisz, żeby to zrobić? Jak ty myślisz to zrealizować? A więc Pan Jezus przynosi ze sobą naukę, której nie był w stanie pojąć nauczyciel w Izraelu. To była nowa nauka całkiem. To było nowe przesłanie. Takie, którego oni nie umieliby zrozumieć. A więc musieli rozpocząć wszystko na nowo, jak wszyscy. Ile by się wcześniej nie uczyli, musieli wszystko rozpocząć na nowo. I Jezus mówi o tym rozpoczęciu na nowo do tego człowieka, który bardzo dobrze znał Biblię, poddawał się tej Biblii. I Pan Jezus do niego mówi, musisz się narodzić na nowo. Bez tego nie ujrzysz nawet Królestwa Bożego. I Pan Jezus do niego mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A wiemy, że to, co Paweł pisał tam w liście do Galacjan, jak oni się narodzili na nowo, kiedy słuchali z wiarą. Duch Święty ich wprowadził w to, życie,
to nowe życie. Duch Święty ich prowadził poprzez naukę Pana Jezusa Chrystusa. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże się to stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Aby każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To musi być coś niesamowitego, to przesłanie. Tu nie chodzi o taką wiarę, z którą nic się nie dzieje. To musi być wiara, która jest pewna tego, kim On jest. To musi być wiara, która sięga do tego, kim jest naprawdę ten Jezus Chrystus, ten, który chodził w ciele po ziemi. Kim On naprawdę jest. Jak wielkie znaczenie ma On dla każdego z nas, skoro od wierzenia w Niego zależy moja wieczność i Twoja wieczność. Co On potrafi zrobić, że Bóg skierował nasze oczy na Syna, że w Nim jest nasze pewne zbawienie. Nie ma tam ani nawet chwili wątpliwości. I dlatego Jezus mógł powiedzieć, kto wierzy we mnie i zachowuje słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jest zwycięzcą, jest ponad śmiercią, jest silniejszy od śmierci dzięki życiu Jezusa Chrystusa w tym człowieku. Gdy Chrystus przez tą wiarę może mieszkać, a więc rozpoznanie, to jest wiara, to jest to, przez co my wygrywamy z tym wszystkim, a wiara pochodzi ze słuchania. A więc czerpiemy z tego, co On mówi, poważnie traktujemy, co On mówi i nasza wiara jest poważna i zwycięska. Jeżeli my niepoważnie traktujemy, co mówi do nas Jezus, to nasza wiara też jest niepoważna i ma pełno porażek. Przegrywa po prostu. A więc wiara jest ze słuchania i trzeba, słuchając, rozumiem, kto to mówi. Rozumiecie, gdybym nie wiedział, że to mówi Jezus, to nigdy moje życie by się nie zmieniło. Gdybyś ty nie wiedział, czy nie wiedziała, że to mówi Jezus, twoje życie też by się nie zmieniło. A więc gdy się zaczęło zmieniać, to znaczyło, że my wiemy, że to Jezus. Ale co później dalej? Czy my jesteśmy w stanie pojąć, że On jest naszym nauczycielem na całe nasze ziemskie życie? Żeby On wie, ile czasu będziemy żyli na ziemi i On ten czas przeznaczył na to, żeby nas nauczyć o Ojcu i o sobie. A więc On nie chce, żebyśmy zmarnowali czas na szarpanie się jakieś między tym a tamtym, szarpanie się między ludźmi, nastawienia, pomówienia, złośliwe uwagi. Co? On nie chce w ogóle tego. On wręcz mówi, uciekaj mój uczniu od tych rzeczy cielesnych. Odejdź, zostaw tego człowieka, który nie umie funkcjonować, a mieni się moim uczniem. Ci, którzy do sporów koniecznie dążą, po jednym, drugim napomnieniu omijaj tego człowieka. Może się mieć uczniem, może mówić o Panu Jezusie, to jest mój Pan, cokolwiek. Jeżeli spór o słowa dla tego człowieka więcej znaczy niż posłuszeństwo słowu Jezusa, to ten człowiek nie rozumie tego, co mówi. Dla ciebie i dla mnie Jezus musi być najcenniejszy. To jest podstawa naszego zbawienia. Wszystko opiera się właśnie na tym, kim On dla mnie jest. Pan Jezus zadał mi to pytanie, a wy co o mnie myślicie? Kim ja jestem? I wtedy Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I wtedy Jezus mówi, nie ciało i krew ci to, Piotrze, objawiło, tylko Ojciec mój, który jest w niebie. A więc wszystko zaczyna się od tego, On jest naprawdę Synem Bożym, Synem Człowieczym. On naprawdę jest tym, który urodzony został z Ojca w niebie i z Matki ziemskiej kobiety Marii. On jest tym, który przyszedł tutaj w ciele, aby zrobić dla mnie i dla ciebie to wszystko, co jest potrzebne. I teraz ja chcę dowiedzieć się,
On ma wszystkie informacje. Ojciec wszystko jemu przekazał. On ma wszystko, co jest potrzebne i on dla mnie i dla ciebie jest najważniejszy. To jest wiara, to jest początek wszystkiego. Żeby go słuchać, ja muszę wiedzieć, że on ma dla mnie nie tylko informacje, ale ma dla mnie siłę, abym według tych informacji żył. On jest nie tylko informatorem, ale siłą do wypełnienia tych słów, które on do mnie i do ciebie mówi. Jego życie jest siłą dla nas, a więc on stał się rzeczywiście ważny. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jeżeli to mamy, wtedy rozwój nasz będzie stabilny. Będziemy wzrastać z chwały w chwałę, rozwijać się będziemy. Jeżeli tracimy go z oczu i zamienia się to w religijność, zaczynamy się gubić. To jest z automatu już. Tracimy siłę, tracimy zwycięstwo, zaczynamy mieć pretensje, żale. To nam się nie podoba, tamto się nie podoba. Ale gdyby taki Jezus był, to co by było z nami? To była tragedia. A więc ten człowiek musiał się dowiedzieć, że przychodzi na ziemię ten, z którego my będziemy urodzeni na nowo. Całkowicie nowy człowiek powstanie do życia. Człowiek według człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Że do Jezusa było człowieczeństwo adamowe, ale od Chrystusa jest człowieczeństwo chrystusowe. Więc my wchodzimy w nowe człowieczeństwo. Musimy się tego człowieczeństwa nauczyć. Poprowadzę cię drogą, którą nigdy nikt wcześniej nie szedł, mówi Bóg. Nikt nie zna tej drogi. Tylko Jezus, który jest tą drogą, wiedział, co ma być. Dla mnie i dla ciebie jest to ważne, że żaden stary człowiek nie zna tej drogi. A więc my, opuszczając ten świat, opuszczając życie w światowym standardzie, w światowych zadowoleniach, my wychodzimy po to, żeby poznać prawdę, poznać Jezusa. To jest najważniejsze. I wtedy nasze zgromadzenia zamieniają się w zgromadzenia uczniów, uczennic. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie religijnymi ludźmi, uczniami, którzy będą w stanie pojąć, moja nauka nie skończy się z chwilą, kiedy będę 20 lat wierzącym. Nie skończy się, kiedy będę 30, kiedy 50, kiedy 80. Moja nauka nie skończy się. Do ostatniego tchnienia będę się uczył. A gdy On wróci, wtedy poznam Go tak, jak On zna mnie. A więc dla każdego z nas jest wzrost, rozwój. Ci, którzy uczą, uczą się tak samo. Bardzo mi się to podobało, kiedy czytałem kiedyś Finneya i sam zobaczyłem to w swoim życiu. Kiedy on mówił, że mówił słowo i był zadziwiony, jakie słowa wypowiadają jego usta. I był tak pod wrażeniem tego objawienia, które Bóg mu dawał, że potem spisywał to i uczył się, w sumie uczył się z tego, co wypowiadał. W natchnieniu Ducha Świętego i zgadzało się to z Biblią, więc w sumie on ucząc innych uczył się z tego, co nauczał przez niego ten jedyny nauczyciel, Jezus Chrystus. To jest niesamowite, cudowne to jest. I nie ma takiego momentu, gdzie my jako uczniowie możemy poczuć się, że my już teraz jesteśmy w stanie wszystko przekazać. Nie, bez Ducha Bożego jesteśmy z powrotem głupcami. A więc potrzebujemy tego narodzenia na nowo i utrzymania tego narodzenia na nowo, żeby nie zgubić tego szlaku chrystusowego, żeby nie wejść w religię i nie stracić życia na konto przemijania. A więc uczniowie, uczennice, my nie musimy, rozumiecie, my dzielimy się słowem, słuchamy słowa, ale my nie możemy zapomnieć o najważniejszym, żyć Słowem Bożym. Ci, którzy głoszą i ci, którzy słuchają. A jeszcze bardziej ci, którzy głoszą, mają żyć tym słowem, które głoszą. I dla mnie i dla ciebie jest to bardzo ważne, gdyż Słowo Boże mówi, że bądź wzorem dla tych, którzy cię słuchają. To znaczy, niech oni widzą w tobie to, co ty mówisz. Wtedy oni będą łatwiej rozumieli, do czego ich skłaniasz, ku czemu ich przyciągasz. Bo głoszący ma przyciągać ludzi do Chrystusa, wiedząc, ku czemu przyciąga, a nie tak jakby, a dobra, a może tu pobiegniemy, albo tam pobiegniemy. No dzisiaj to idę do szkoły, a pójdę sobie do klasy siódmej. Nie, twoja klasa to trzecia, musisz iść do trzeciej. Tam jest twoja lekcja, tam twój nauczyciel, tam będziesz się uczyć. A będziesz wzrastać, rozwijać się i będziesz
dalej, będziesz mógł wtedy pomóc innym. Przecież pamiętamy, jak uczniowie udzielają korepetycji uczniom. Uczniowie, którzy są wyżej, pomagają tym, którzy są niżej. A skąd oni to wiedzą? Bo nauczyli się. Nauczyli się od nauczyciela. Ten nauczyciel od kogo się uczył? Od innego nauczyciela. A więc mamy jednego nauczyciela, Jezusa Chrystusa, od którego się tego uczymy. Narodzeni na nowo. Zrodzeni z wody i z ducha. Będziemy rozumieli, ku czemu zmierzamy. I będziemy się uczyć i wzrastać. Nie będziemy w chaosie, nie będziemy w niepewności. List do Efezjan, drugi rozdział. W ogóle list do Efezjan jako list jest nieustannym objawieniem. Paweł wylewa objawienie. W tych słowach on wystawia na jaśnię to, co stało się, co Bóg zamierzał, posyłając swojego Syna, co Syn osiągnął. To jest niesamowity list. Jeden z tych wszystkich niesamowitych listów, w których sięgamy w coś cudownie pociągającego nas ku temu, abyśmy chcieli się poddać rozwojowi, wzrostowi. Abyśmy wszyscy dorastali do męskiej doskonałości, to znaczy do wymiarów chrystusowych. I on stawia przed nami plan, zamysł Boży. Dlaczego został posłany Syn? Co on dla nas osiągnął? I ku czemu my mamy zmierzać, żeby prawidłowo trafić? On otworzył przed nami swobodę przechodzenia do Boga, abyśmy zawsze mogli czerpać i czerpać zgodnie z Bożym planem, znając Boży zamysł względem nas, abyśmy byli jak On, jak Chrystus. A więc synami Bożymi. Przez kogo? W kim? W Chrystusie. Pojednani. W kim? W Chrystusie. Oczyszczeni z grzechów. W kim? W Chrystusie. I to wszystko w Nim, trwając w Nim. Możemy korzystać z tego wszystkiego. Jeżeli Go opuścimy, nie mamy już miejsca korzyści, a więc tracimy się, gubimy się bez Chrystusa. Kiedy trwamy w Nim, wszystko dla nas jest łatwe, proste. Możemy w tym żyć. Kiedy zostawiamy Go, nie potrafimy tego zrobić. Wcześniej mogliśmy to zrobić, ale potem znowu ciało staje oporem. A więc kto wytrwa do końca? Kto będzie do Niego należeć? I on pięknie tutaj apostoł pisze właśnie od 13 wiersza. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. On pokazuje, przez jaką ofiarę my staliśmy się bliscy. Że on, Chrystus, musiał przelać krew za mnie i za ciebie, żeby nas oczyścić z naszej grzeszności, zdjąć z nas naszą taką grzeszny ciężar, który dźwigaliśmy wszyscy. Różne pomysły, różne nastawienia, lęki, obawy, złośliwości, szukanie miłości, no cokolwiek tam było w tym wszystkim. On przyszedł, aby to z nas zdjąć, oczyścić nas z tego całkowicie, usunąć to, żebyśmy nie musieli być obciążeni tym dalej, tymi złymi z rzeczami, które czyniliśmy, niespełnionymi nadziejami, które nie otrzymaliśmy, bo też ludzie nie potrafili nam tego dać. Cokolwiek to było, On oczyszcza to swoją krwią, żebyśmy zostali wymazani z tego wszystkiego, żebyśmy w ten sposób już nie funkcjonowali. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka, więc narodzeni z Boga, z wody i z ducha. Całkiem nowe człowieczeństwo. Nowy człowiek potrzebuje nauki, potrzebuje prawdy, potrzebuje pokarmu, potrzebuje ubrania. My potrzebujemy Chrystusa. Moi drodzy, my potrzebujemy widzieć Chrystusa nieustannie, znać Chrystusa, cenić Chrystusa, szanować Chrystusa, czcić Chrystusa. Wtedy Ojciec będzie naprawdę uczczony. To nasze chrześcijaństwo nie wygra z diabłem, jeżeli to nie będzie Chrystus w nas, zwycięstwo. Jeżeli nie On nas pojedna z Ojcem, my się sami nie pojednamy. Nasze próby pojednania się z Bogiem będą stale się rozpadały o tą cielesność. Będziemy chcieli, ale to wszystko i tak runie.
Bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a w Chrystusie już to mamy, już On to osiągnął. To jest ta korzyść. Jeżeli ja będę próbował minąć Chrystusa i bez Niego, no to stracę, ale jeśli korzystam z Niego, no to zyskuję, bo w Nim to już otrzymaliśmy, aby z tego korzystać. A więc nie ma już muru nieprzyjaźni, został zburzony. Nie ma, że Izrael jest tym narodem wybranym, a my jesteśmy poganami i my mamy inny dostęp do Boga, oni mają inny dostęp do Boga. Nie, Jezus to wszystko zakończył. Jednakowoż tylko w jednym Chrystusie, oni i my, mamy dostęp do Boga. Przez Niego ufać możemy, że mamy swobodny dostęp do Boga, jedni i drudzy, więc nie ma już tego, że oni mogą się czuć lepsi, że oni mają swobodniejszy dostęp. No ja ci załatwię u Boga, bo ja mam swobodniejszy dostęp. Tak samo jak oni, tak samo my. Wszyscy jednakowo umarliśmy na krzyżu wraz z Chrystusem, aby w Jego zmartwychwstałym życiu odnaleźć nowe człowieczeństwo. Nie ma starego, wszystko stało się nowe. My musimy, patrząc na Chrystusa, widzieć to, że to już nie my. Nie możemy wracać do siebie. To nie nasze umiejętności. To nie to, że ktoś był bystrzejszy, to w chrześcijaństwie będzie bystrzejszy czy bystrzejsza. To nie działa to w ogóle. Wszyscy stajemy w tej samej pozycji uczniów i wszyscy mamy tą samą lekcję. Ten sam nauczyciel. On zdjął ze mnie i z ciebie nasze wszystkie przestępstwa, żebyśmy nie mieli ograniczeń ucząc się tego, co on do nas mówi. Żebyśmy nie na bazie starych przeżyć rozsądzali, a czy to warto, a czy nie warto, tylko byśmy byli otwarci na to, co on chce nas nauczyć. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, którą myśmy weszli przez grzech. Nieprzyjaźń z Bogiem. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Żyjmy w tym. To jest taka święta atmosfera świętej obecności Boga. Święci ludzie, my święci dzięki tej ofierze Chrystusa, uczynili świętymi raz na zawsze, żebyśmy w tej świętości stawali przed Bogiem. Uczymy się nowego, wspaniałego życia i wiemy, że On czyni nas zdolnymi do tego, byśmy tego się uczyli. To Bóg uczynił nas zdolnymi i przeniósł nas do Królestwa swego Syna, abyśmy w Królestwie Syna mogli uczyć się życia Syna, postępowania, mówienia, co mówi Syn, abyśmy Go naśladowali we wszystkim, jako naszego Króla, jako naszego Zbawiciela, Odkupiciela. On jest wszystkim. Niesamowitą pracę wykonuje Pan Jezus Chrystus. Stawia się dzisiaj za nami. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Pamiętajmy, niech to będzie czymś dla nas naturalnym, że przychodzimy na zgromadzenia. Budujemy się nawzajem tym, co powiedział Pan Jezus, co apostołowie, co prorocy. Nawzajem się wzmacniamy, posilamy się tym Słowem, karmimy się tym Słowem. Bierzemy udział w uczcie, która się dzieje przed obliczem Boga Wszechmogącego. I tak chce Bóg, żeby wszystkie cząstki miały z czym przyjść. Żeby to nie musi być, że wszyscy wychodzą nauczać, ale wszyscy mamy nauczyciela, który uczy nas, jak ze sobą rozmawiać, jak sobie nawzajem dodawać otuchy, jak się budować, jak napominać, w jaki sposób to czynić. Wszędzie ten nauczyciel określił to, jak to powinno wyglądać. A więc my w sumie, kiedy na poddanie jesteśmy temu nauczycielowi, my wszyscy się uczymy go. Wszyscy go się uczymy. Przekazując to, co On nas nauczył. I budujemy się w ten sposób na Boży dom. A więc nie musisz się czuć gorszy, bo nie wychodzisz za kazalnicę, czy gdzie tam i nie nauczasz w taki oficjalny sposób. To nie jest, powiedzmy, najwyższy punkt, gdzie może stanąć człowiek. Wielu stawał za kazalnicą. Jezus mówi, nie uczcie się ich życia, oni źle żyją. Mówią, a nie czynią.
A ktoś prosty człowiek, ta Anna, która chodziła do tej świątyni, ona wiedziała, że to jest Chrystus, że Chrystus przyszedł już na ziemię. A więc możemy zobaczyć, że prosty człowiek może wiedzieć to, czego nie wie ktoś tam postawiony i wydaje się, że ten człowiek powinien to wiedzieć. Uczmy się, bądźmy prostymi ludźmi, nie próbujmy być przemądrzałymi. Jeżeli nie rozumiesz Chrystusa, nie znasz Chrystusa w tej sprawie, to nie mów, że wiesz, co zrobić w tej sprawie. Jeżeli nie wiesz w tej sprawie Chrystusa, to nie wiesz, co zrobić, bo tylko wiedząc, kim jest Chrystus w tej sprawie, możesz wiedzieć, co zrobić. Chciałby Chrystus w tej sprawie. I wtedy ty to też zrobisz, poddając się Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, to znaczy, że nie rozumiesz jeszcze Chrystusa w tej sprawie. Poddawaj się. Przyjdzie czas, nauczysz się, ale czyń to, co już wiesz. Czyń to, co już wiesz. To jest najważniejsze. Pilnuj tego, co wiesz, co ja wiem. I w tym nawzajem miłujmy się. Tą prawdą się nawzajem obdarzajmy. I cieszmy się, że spłacił dług mój i twój całkowicie na krzyżu, że nie jesteśmy już przestępcami. Nie jest to spotykanie się przestępców. Jest to spotykanie się Bożych dzieci, które uczą się życia według woli Ojca. Ale uczymy się szczerze i naprawdę. Nie zależy nam na tym, żeby spotykać się i stracić czas na odbycie aktu religijnego. My chcemy poznać Go, chcemy doświadczyć. Jezus powiedział, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne. Wszędzie, gdzie spotykasz życie wieczne, zobacz, co to mówi. Co mówi Słowo Boże na ten temat? Na czym polega to życie? Abyśmy poznali. Na czym? Abyśmy uwierzyli. Na czym? Abyśmy Go słuchali. Wszędzie to życie wieczne będzie zaznaczone. To jest życie wieczne, abyśmy dzięki temu żyli tu, teraz. Abyśmy mogli patrzeć na siebie jak na ludzi, za których zapłacił ten sam Jezus. Żebyśmy nie wywyższali się nad nikogo, żebyśmy nie czuli się lepsi od kogokolwiek. Wszyscy zostaliśmy wykupieni przez doskonałą ofiarę jednego Syna Człowieczego, Syna Bożego. To jest niesamowite. Moim zaleceniem w ogóle by było przeczytać cały list do Efezjan. Czytając, myśleć, bo to jest tylko jeden z listów, ale Paweł tu mówi, takie jest moje poznanie. Przez objawienie została mi odsłonięta ta tajemnica, którą powyżej opisałem, jak powyżej krótko opisałem. Przez objawienia, więc on opisuje objawienie, które dostał od Boga. I dla mnie, dla ciebie jest to bardzo cenne objawienie, bardzo cenne. To, co w Chrystusie, kim jest Chrystus, jakie bogactwo, jakie skarby, żeby Chrystus mógł przez wiarę zamieszkać w nas, a my wkorzenieni, ugruntowani, mogli poznać miłość. Niesamowite. Bądźmy uczciwi wobec siebie. Nie, jeżeli gdzieś się zabrudziliśmy, oczyszczajmy się, ale przychodźmy, żeby się budować, żeby się ratować nawzajem. Przychodźmy, żeby uczcić tego, który za nas umarł na krzyżu. Uwielbić Go poprzez posłuszeństwo Jego słowom, a potem przez modlitwę, śpiew, głoszone słowo dalej. Wtedy, bo to wtedy jest siane na dobrą ziemię, która już jest gotowa dla Niego. Przyjąć kolejne ziarno, aby wydać obfitszy plon, aby Pan mógł być uwielbiony. I tak sobie pokrótce może powiemy, był raj, Adam i Ewa żyli w raju. Bóg powiedział do Adama, z wszystkich drzew możesz jeść, ale z tego jednego nie jedz, bo gdy zjesz, na pewno umrzesz. Nie podołasz, mówiliśmy. Poznasz dobro i zło i nie dasz rady, pójdziesz w zło i umrzesz, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Potem Adam i Ewa zgrzeszyli, zostali wypędzeni z raju, żeby nie zgubili się całkiem. I na ziemi żyją ludzie, wiedzą, że jest Bóg i żyją coraz gorzej, coraz więcej zła, aż Bóg w końcu postanawia wygubić tą zepsutą ludzkość, znajdując tylko jednego człowieka, Noego, który żyje w sposób godny Boga. Niesamowite zepsucie. Jak niesamowicie ciało szło w zepsucie, czyniąc coraz więcej zła. Potem Bóg dociera do
kolejnych ludzi, do Abrahama. Mówi mu o tym, że z niego będzie miał naród, który będzie chciał, aby ten naród należał do niego, który wydostanie z niewoli. Temu narodowi daje wspaniałe rozkazy, wspaniałe przykazania, zakon daje, prawo, Boże prawo, wspaniałe prawo uczciwości, prawości, należenia do Boga, postępowania wobec siebie nawzajem. Takiego prawa nie miał żaden naród nie miał takiego prawa. I ktoś tam przyszedł, czy ta królowa z Saby, i ona mówi, to co słyszałam o tobie, to było, myślałam, że to przerośnie, a to nawet nie dorosło do tego, kim naprawdę jesteś i co tu się dzieje. A więc Bóg dał prawo i co oni zrobili z tym prawem? Złamali każdy jego rozkaz. Żyli wbrew temu prawu. A więc nawet dając prawo człowiekowi, o którego Bóg się troszczył, dawał mu wszystko, co potrzebne. Deszcz w odpowiednim czasie, rosę w odpowiednim czasie, słońce w odpowiednim czasie, wiatr. Wszystko mieli zorganizowane w tym Izraelu. Tylko wystarczyło, żeby żyli według tego słowa. A mimo wszystko to zło w człowieku użyło nawet zakonu, żeby uczynić coś złego, żeby przez ten zakon wzbudzić pychę w nich, samozadowolenie, wyższe mniemanie o sobie, bez względu na to, że byli nieposłuszni Bogu. A więc patrzyli na tych innych ludzi z pogardą, wywyższając się, że to oni są wybranym narodem, a nie ktoś inny. I potem Bóg posyła Syna. Więc swobody, ludzie idą w zło. Prawo, ludzie idą w zło. Pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Usunąć nas i dać żyć Jezusowi w nas. I Bóg posyła Syna, żeby On swoim życiem tu na ziemi w ciele wygrał wszystko dla mnie i dla ciebie, abyśmy mogli przyjąć Jego życie. A więc jakiekolwiek najlepsze prawo nam dać, to my i tak je zepsujemy. Potrzebujemy zmiany życia. Dlatego Pan Jezus powiedział, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć tego królestwa nawet. Potrzebujemy zmiany życia. Zmiany życia mogłeś zobaczyć, czy mogłeś zobaczyć po tym, że zaczęło ci się podobać zupełnie co innego. Zacząłeś lgnąć do Pana, poznawać Słowo, zacząłeś lgnąć do ludzi wierzących, stali ci się bliscy ci ludzie. To właśnie jest nowe życie. Tylko, że to nowe życie potrzebuje cały czas być pod troską Boga. Potrzebuje być z Bogiem. I dlatego diabeł walczy, żeby tych, którzy narodzili się z Boga, żeby ich odciągnąć od Boga, żeby oni znowu stracili siłę nowego życia i żeby zagłębili się w stare. Dlatego Bóg mówi, że nie ma upodobania w tych, którzy się cofają, giną, że kto przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się. Pan Jezus mówił o tym, żeby uważać, że jeżeli już doznajesz, że to życie nowe w tobie zaczęło funkcjonować, zaczęłaś lgnąć, to zaczęło ci się podobać, modlitwa stała się czymś ważnym, czymś cennym, pilnuj tego, to jest ten skarb, to jest ten skarb. W nim staliśmy się synami, córkami Boga, aby żyć według woli Boga. I teraz my, synowie i córki Boga, nie chcemy stracić tego, co przyniósł Chrystus. Nie chcemy stracić życia na konto przemądrzałego, starego człowieczeństwa. Nie chcemy cielesności w zgromadzeniu. Chcemy Chrystusa. I tak powinno być normalnie. Chcemy Chrystusa. Chcemy widzieć, jak Chrystus zmienia kolejnych ludzi i daje im święte, czyste pragnienia. I oni już nie potrzebują żyć w grzechu. Nie tęsknią za grzechem, oni tęsknią za Chrystusem. Nowe życie tęskni za tym, który jest chlebem dla tego życia, powietrzem, radością, pojednaniem, wszystkim, co tylko jest potrzebne nowemu życiu. Tym jest Chrystus dla nas, nowego człowieka. Dlatego Chrystus stał się dla nas wszystkim. To jest świadectwo, że rozpoczęło się nowe życie w nas, tylko trzeba teraz uważać. Bo diabeł chce to znowu zepchnąć w kolejny zepsutego człowieczeństwa. I walczył już w Biblii, czytam, jak walczył z tymi wierzącymi ludźmi, żeby ich odciągnąć. Ananias, Safira, kłamstwo, kara. Dzieci Boże nie mogą kłamać. Mają żyć w prawdzie. A więc już Bóg pokazuje, tak nie może być między wami.
To już jest inne życie. Nie możecie znowu wracać do starego, bo zginiecie. To tylko było już później kolejni, co skłamali, nie ginęli tak jak Ananiasz i Safira od razu. Ale Bóg pokazywał, czeka cię to, jeżeli będziesz żyć w kłamstwie. Mścicielem tego jest Bóg. A więc uczmy się tego nowego życia. Pamiętajmy, że to już nie jest pod zakonem, to jest pod łaską. I to nie znaczy, że będziemy grzeszyć pod łaską, bo wtedy bez sensu byłoby to ukrzyżowane życie Jezusa, zmartwychwstałe życie Jezusa, gdybyśmy my, że mieli żyć teraz dalej w grzechach, a On nas ratuje jakoś nie wiadomo jak. To jest nowe życie, które nie grzebie się już w starych rzeczach. Nie wracaj do starego. Pamiętaj, nowe życie potrzebuje rozwoju, wzrostu, chwały. Z chwały, chwały, dalej i dalej. Nowe życie, niesamowite, wspaniałe życie. To jest niesamowite, co On dla nas uczynił, Jezus Chrystus. Poznać Go więcej i więcej. To jest dla mnie, dla Ciebie najcenniejsze, najważniejsze. Poznać Go jeszcze więcej. Teraz my chcemy Go poznać. Nie tyle chcemy przyjść na zgromadzenie, żeby odbyć, że byłem na zgromadzeniu. Nie tyle chcę się modlić, bo się mam modlić. Nie tyle śpiewać, bo mam śpiewać, ale chcę Go uwielbiać. Chcę z Nim rozmawiać. Chcę być w społeczności z innymi braćmi, siostrami, aby Go uczcić za to, co On dla nas uczynił. To jest niesamowite. Nowe życie nie potrzebuje literalnego chrześcijaństwa. Ono jest duchowe. Ono potrzebuje duchowych doświadczeń z Bogiem. Rozwoju, duchowego wzrostu. Więc to mamy i to jest dla mnie, dla Ciebie bardzo ważne. Apostoł Paweł mówi, już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. On mówi o tym, dlatego żyję w ten sposób, bo nie żyję już ja. Ludzie, nie przypisujcie mi chwały. Mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy robię cokolwiek dobrego, to Jezus to robi we mnie. Z tego się cieszę i raduję, że to już nie ja robię dla was, bo gdybym ja to robił dla was, to ja bym wiedział, jak was tutaj pokierować odpowiednio. Ale z was by nic innego nie było, jak znowuż faryzeusze. Ale ten Chrystus chce, abyście żyli, abyście obfitowali. Dlatego Paweł mówi, to nie ja was teraz uczę. To Jezus uczy was przeze mnie. On mnie napełnił tą nauką i ja wam przekazuję tylko to, co On mi powiedział. Tak jak Jezus powiedział, ja nic innego was nie uczę, tylko to, co Ojciec mi powiedział. I cały czas ta nauka Ojca idzie poprzez Syna, poprzez apostołów, proroków, docierając do mnie i do ciebie, do Jego Bożych dzieci, zrodzonych dla Jego chwały. A więc żyjmy, jak Boże dzieci żyją. Nie mamy tutaj potrzeby religijnego aktu. Potrzebujemy być przy stole Pańskim, karmić się tym, co zostawił dla nas Pan i cieszyć się z tego Słowa Bożego, którym On nas napełnia. On też powiedział, Pan Jezus, że kto pełni wolę Ojca, ten jest Jego bratem, siostrą, matką, rodziną. Jesteśmy Jego, gdy pełnimy wolę Ojca. A wolę Ojca możemy pełnić tylko wtedy, kiedy nie my żyjemy, lecz żyje w nas Jezus. A więc nie my. Nie my. To musi być to, co jest dla mnie i dla Ciebie najważniejsze. To nie my, lecz Jezus w nas. Kiedy On może żyć we mnie, to ja wtedy zrobię to, co chce Ojciec. Jeżeli ja odpycham Jezusa i ja to zrobię, no to wtedy widzimy, co wychodzi z tego, gdy robią to ludzie. Żale, pretensje, złośliwości. To ja dla was życie poświęciłem, a wy tumany nie możecie takich prostych nauk zrozumieć. To ja tu oddałem tyle czasu i zaraz będzie. To tak jak rodzic, który jest zawiedziony, nauczyciel zawiedziony. Ale Jezus taki nie jest. On mówi, co z Boga, to się ostoi. Co nie, to i tak odpadnie. Mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli Ojciec was nie przyprowadzi. On jest spokojny cały czas. I chcę, byśmy byli też spokojni. To nie jest to, że ja mam swoje emocje w to włożyć. To musi być prawda. Prawda ma być głoszona według prawdy. Ma zdobywać dla prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To nie jest głoszone po to, żeby ludziom się przypodobać i ludzi zdobyć dla siebie. To jest po to, żeby ludzi zdobyć dla prawdy, dla Chrystusa, aby każdy żył według Bożej prawdy. Pamiętamy, jak powiedział, nie zostawię was samymi, poślę wam Pocieszyciela, poślę wam Ducha Prawdy. I co On zrobi? I On was prowadzi w każdą
prawdę, w każde słowo. Niech ten Duch Święty wprowadza nas. Nie traćmy czasu. Nie marnujmy go na ludzkie szamotanie. Uczmy się, wzrastajmy, poddawajmy się woli Bożej. On wszystko dobrze uczyni. Kiedy my się będziemy szarpać, wtedy diabeł będzie się cieszył, bo w szarpiący się uczeń Chrystusa gubi się w tym wszystkim, bo już nie wie, co robić. Rozumiecie, kiedy prawda i ty dopuścisz kłamstwo i zaczynasz się gubić. Co teraz mam robić? Czy to mam robić, czy to mam robić? Kiedy stosujesz prawdę, nie gubisz się. Czyjesz prawdę i tyle. I wykonujesz ją. Ale kiedy dopuścisz możliwość, że kłamstwo też ma jakąś wartość, wtedy zaczynasz się gubić i już nie wiesz, co wybrać. Dopóki masz prawdę, idzie spokojnie, czynisz prawdę. Nie dopuszczaj kłamstwa, nie dopuszczaj fałszywych nauczań, których ani Jezus nie uczył, ani apostołowie, ani prorocy. Wierz tylko jednej nauce. Paweł też powiedział, gdyby przyszedł to inny do was i mówił wam inną Ewangelię, nie wierzcie, niech będzie przeklęty. Jest tylko jedna Ewangelia o Jezusie Chrystusie i ona wyraźnie mówi, że kto wierzy w Niego i słucha, co On mówi, ma życie wieczne. Amen. Amen.